tym nagraniu opowiem Ci o kryształach jonowych. Kryształy jonowe są ciałami stałymi zbudowanymi, jak sama nazwa mówi, z jonów. Przykładowo, jeśli spojrzysz na pierwiastki grupy pierwszej, to odznaczają się one stosunkowo małą wartością elektrojemności. Czyli siła przyciągania elektronu walencyjnego w atomach tych pierwiastków nie jest zbyt duża. W związku z tym, w kontakcie z jakimś silnie elektrojemnym atomem, atomem niemetalu, atomy metali pierwszej grupy będą chciały oddać swój elektron walencyjny, przez co uzyskają jedno dodatni ładunek i będą kationami. Po oddaniu jednego elektronu, metale grupy pierwszej uzyskują konfigurację elektronową poprzedzającego ich gazu szlachetnego i mają całkowicie zapełnioną ostatnią powłokę elektronową. Ponownie okazuje się, że jest to dla nich korzystne energetycznie, aby z obojętnego atomu przejść w formę jedno dodatniego kationu. Podobnie będzie w przypadku metali grupy drugiej, z tą różnicą, że im do konfiguracji gazu szlachetnego potrzebne jest oddać dwa elektrony walencyjne. Teraz, jeśli przejdziesz na drugą stronę układu okresowego pierwiastków i przeanalizujesz na przykład atomy 17 grupy w układzie okresowym pierwiastków, tak zwane chlorowce, albo możesz spotkać się z nazwą halogeny, to tym atomom do najbliższego gazu szlachetnego wystarczy przyjąć jeden elektron. Dla tych pierwiastków korzystne jest przejście z obojętnego atomu w jednoujemny anion. Patrząc natomiast na tlenowce, okazuje się, że korzystnym jest dla nich przyjęcie dwóch elektronów i tym samym uzyskanie konfiguracji gazu szlachetnego z tego samego okresu, w którym się znajdują. Tlenowce tworzą dwuujemne aniony i dzięki temu uzyskują stabilną konfigurację elektronową najbliższego gazu szlachetnego. Jeśli atomy sodu znajdują się w sąsiedztwie atomów chloru, to elektron walencyjny mniej elektrojemnego atomu, czyli atomu sodu, przeskoczy na powłokę walencyjną atomu o większej elektrojemności i powstanie kation sodu i anion chlorkowy. Jony te oddziałują ze sobą na zasadzie oddziaływań elektrostatycznych ładunków różnoimiennych. Przyciągają się nawzajem, powstaje między nimi wiązanie jonowe. Jeśli będziemy mieć do czynienia z dużą liczbą kationów sodu i anionów chlorkowych, to te jony będą się do siebie przyciągać. Oczywiście kationy sodu jako ładunki jednoimienne odpychają się od siebie nawzajem. Podobnie aniony chlorkowe, ale okazuje się, że siły odpychające są słabsze od tych przyciągających, dzięki czemu powstałe jony zaczynają tworzyć uporządkowaną strukturę, nazywaną siecią krystaliczną. Oczywiście chlorek sodu nie jest jedynym przykładem kryształów jonowych. Wszystkie sole, w których występuje wiązanie jonowe, tworzą tego typu kryształy. Przypomnę, że wiązanie jonowe tworzy się wtedy, gdy różnica elektrojemności jest większa bądź równa 1,7. Wiązanie jonowe występuje między metalami i niemetalami. W takim razie wiązanie jonowe występuje także w chlorku potasu, w tlenku magnezu, czy też na przykład w fluorku sodu. W tlenku magnezu magnez, aby uzyskać stabilną konfigurację elektronową, oddaje dwa elektrony, przechodząc w kation magnezu. Te elektrony są przyłączone przez atomy tlenu, dzięki czemu tworzą dwuujemny anion, anion tlenkowy. Różnica elektrojemności w tlenku magnezu wynosi 2,3. Występuje tu wiązanie jonowe, więc tlenek magnezu tworzy kryształ jonowy. Okazuje się, że oddziaływania elektrostatyczne w kryształach jonowych są naprawdę duże, przez co należy dostarczyć dużą porcję energii w celu zmiany stanu skupienia danego kryształu. A co za tym idzie? Temperatury topnienia kryształów jonowych są wysokie. I tak na przykład temperatura topnienia chlorku sodu wynosi 801 stopni Celsjusza. Dla tlenku magnezu temperatura ta wynosi 2825 stopni Celsjusza, a dla fluorku sodu 996 stopni Celsjusza. Na siłę wiązania jonowego wpływa zarówno wielkość ładunku, jak i wielkość jonu. Wraz ze wzrostem wielkości ładunku, siła wiązania rośnie. Wiązanie jonowe staje się tym silniejsze, im średnica jonu jest mniejsza. Ale o tym mówiłam dokładnie w nagraniu o wiązaniach jonowych i prawie Coulomba. Kolejną cechą, za pomocą której możesz scharakteryzować ciała stałe, jest twardość. Twardością określa się odporność na odkształcenia powierzchni.
Związki mające wiązanie jonowe są niezwykle twarde, ponieważ trudno poruszyć jony w krysztale. Jest to spowodowane dużą siłą przyciągania pomiędzy kationami a anionami, która przewyższa siłę odpychania ładunków jednoimiennych, a tym samym utrzymuje kryształ w całości. Twardości nie należy mylić z kruchością. Jeśli do kryształu jonowego w odpowiedni sposób przyłożysz siłę, okazuje się, że warstwy jonowe zaczynają się trochę poruszać i ładunki jednoimienne zaczynają się ze sobą stykać, a tym samym odpychać się od siebie. Wtedy kryształ pęka. W takim przypadku mówi się o kruchości kryształu. Kryształ jonowy pęka pod wpływem naprężeń. Okazuje się, że istnieją obszary, w których naruszenie nawet małą siłą pozwoli rozłamać kryształ. Po uderzeniu w takie miejsce kryształ pęka wzdłuż tak zwanych płaszczyzn łupliwości. I teraz kolejna ostatnią właściwość kryształów jonowych, jaką chciałabym omówić. Jak myślisz, czy kryształy jonowe dobrze przewodzą prąd? Aby przewodzić prąd, ładunki, czy to w postaci jonów, czy w postaci elektronów, muszą mieć możliwość swobodnego przemieszczania się. W kryształach jonowych oddziaływania elektrostatyczne są na tyle mocne, że uniemożliwiają jonom swobodne poruszanie się w obrębie kryształu. Co więcej, nie ma tu swobodnie poruszających się elektronów. W związku z tym kryształy jonowe nie przewodzą prądu. Inaczej sprawa wygląda, gdybyśmy kryształy jonowe rozpuścili w wodzie. Po rozpuszczeniu jony mogą się przemieszczać i tym samym będą one umożliwiały przewodzenie ładunku elektrycznego. Podobnie byłoby, gdybyśmy stopili kryształ jonowy. Również umożliwiłoby to przemieszczenie się jonów, a tym samym przewodzenie prądu.